Zimowe międzynarodowe warsztaty szkoleniowe dla służb ratowniczych. Bezpiecznie na lodzie. Jesteśmy tutaj, naprawdę są ratownicy z zagranicy, z Bułgarii, są jednostki OSP, Państwowa Straż Pożarna, Rejonowe Pogotowie. No jest nas tutaj naprawdę sporo. No i po prostu uczymy się, jak ratować na lodzie, jak zabezpieczyć osobę z hipotermią i po prostu, żeby wszystkie służby miały ze sobą jak najlepiej współpracować. Mamy 5 różnych stacji. Mamy 5 stacji. Na każdej stacji jest zagadnienie medyczne. Czyli na jednej stacji mamy mierzenie temperatury głębokiej, jak taką osobę zabezpieczyć. W drugiej mamy, jak taką osobę transportować. Na trzeciej stacji mamy tutaj pokaz technik ratownictwa lodowego. Na czwartej kwalifikowana pierwsza pomoc, jak udzielić pomocy w różnych przypadkach. I na piątej stacji mamy też również rzeczy związane też poza innym, na przykład ucięcie nogi piłą, cokolwiek, bo takie rzeczy też się zdarzają, bo ludzie tną przeręble i zawsze może dojść do takiego wypadku, tak więc jesteśmy przygotowani na większość scenariuszy, jakie mogą się w życiu codziennym zdarzyć, żeby to po prostu wszystko przećwiczyć. Mamy tutaj pacjenta urazowego, czyli amputację kończyny dolnej nogi piłą. Jest to przypadek mój z pracy, dlatego powielam go tutaj, gdyż parę lat temu miałam pacjenta właśnie z amputacją całkowitą właśnie uda. Pan pacjent przeciął sobie nogę piłą tarczową. Przede wszystkim jest to zabezpieczenie tego obfitego krwawienia i zabezpieczenie tego pacjenta tak jakby przed utratą funkcji życiowych, bo również zabezpieczenie przed utratą ciepła jest jednym z czynników, które może spowodować zatrzymanie krążenia.